Plaga szczupaków w Warszawie. Moi drodzy widzowie, ale się będzie działo. Uch. Znaczy tak naprawdę to nie wiem, bo ten tytuł to komentarz jednego z moich widzów, a moi widzowie są bardzo kreatywni tak naprawdę. A jeśli ty chcesz zostać moim widzem, no to subskrybuj kanał, bo muszę zebrać 100 tysięcy subskrypcji przed emeryturą. Mam nadzieję, że pomożesz. A co do plagi szczupaków w Warszawie, no to na poprzednim filmiku kręconym nad warszawskim bajorem, nad jednym z warszawskich bajor, no jednego mi się udało złowić. Zobaczmy, co się wydarzy dzisiaj. No te bajoro akurat jest fajne, bo takie pełne sentymentalnych wspomnień dla mnie. Zapraszam. Warunki mamy idealne, temperatura powietrza minus 2 stopnie, tak przynajmniej było bezpośrednio po świcie. No i tak naprawdę, jeśli liczycie na jakieś fajne ryby z warszawskich bajor, to jest właśnie ten moment. Są przymrozki, szczupaki powinny być mega aktywne. Co prawda ja tego czasu mam niedużo, bo po 10 muszę już zawijać się do roboty, ale zawsze warto porzucać, warto się rano przejść, albo po południu, zależy kto tam jak pracuje, i miło te 2-3 godzinki spędzić. To co? Zaczynamy, tak? Partnerem odcinka jest sklep wędkarski Zadzior, firma turystyczna Fishing Tour oraz festiwal wędkarstwa i survivalu. Te bajoro bardzo lubię, bo kiedyś spędzałem, jak byłem takim małolatem, nad nim bardzo dużo czasu i łowiłem sobie szczupaczki, była tu cała masa okonia. Akurat w tym miejscu, gdzie stoję, przytrafiła się dla mnie taka trochę, to można powiedzieć, że mała tragedia, taki dramat, bo pamiętam, że kupiłem sobie dwa pierwsze woblery Rapali. To były takie imitacje okoni, okoń zielony w czarne paski i okoń taki ciemno-pomarańczowy w ciemne paski. On był taki pomarańczowo-brązowy. I pamiętam, że na tego okonia pomarańczowo-brązowego złowiłem tutaj bardzo fajnego szczupaczka. No i się tak ucieszyłem, mówię, kurczę, no mam taką przynętę, która otwiera wodę, a na tego zielonego konia jakoś tak nie do końca chciały brać. Tak więc, no co tu się wydarzyło? Właśnie w tym przesmyku, gdzieś na tej mniej więcej wysokości, zaczepiłem tego woblera o jakiś korzeń czy inne badziewie. No i no co zrobiłem? No rozebrałem się i w tym, o to było gdzieś tutaj, i brodziłem w tym grząskim mule, w tym bagnie, aby tego woblera wyciągnąć. Niestety nie udało się. Wobler skończył na dnie jeziorka. Szkoda, szkoda, bo pamiętam, że ten wobler to był bardzo duży wydatek dla mnie. Na pewno nie kupiłem sobie jakichś innych fajnych rzeczy, aby właśnie tym woblerem się cieszyć nad wodą. No tak kiedyś było. Kiedyś nie było takiego dostępu do sprzętu wędkarskiego, jaki jest teraz. A jak było coś fajnego na rynku, no to było cholernie przerażająco drogie. Ja pamiętam, że jak kupowałem sobie jakąś wędkę, to zazwyczaj miałem do wyboru albo wędka, albo nowe spodnie. Tak to już było. Tutaj jest bardzo fajny kancik. Widzowie, zaraz wam pokażę. No tu jest wypłycenie, a tam jest wyjście z głębokiej wody, jest 2,5 metra na tym kancie. A skąd to wiem? Bo kiedyś razem z moimi widzami wspólnie żeśmy testowali kombinezon wypornościowy pewnej firmy, czyli widzowie mnie przywiązali sznurkiem, ja wszedłem po lodzie, już ten lód był taki rozpuszczony i się wpakowałem cały pod wodę w tym kombinezonie, razem z głową, ze wszystkim, całkowicie pod wodę. No i się okazało, że ten kombinezon opisano jako wypornościowy. To był ledwo taki, że tak ledwo mnie do ust trzymał nad powierzchnią. Czyli także głowa z ustami mi wystawała nad wodę. No nie do polecenia taki kombinezon. Całe szczęście, że już go nie produkują. Kaczki sio. No i na tym... O, cholera jaka. Już bym pomyślał, że branie. Tak, na tym kanciku pamiętam, że zawsze stały okonie. No konie, okonki. Nie wiem, czy się któryś skusi na taką większą gumkę, ale może zobaczymy. Ja też tej karpi boję, bo no niestety te gumy to takie trochę karpiowe są ostatnio. No ale co zrobić? Czasami inne ryby też łowią.
No. Już chyba, już wjechałem na kancik. Ciągnę pod górę. No tutaj szczupaczek powinien być. Wy też się nie bójcie ciągnięcia z głębokiej wody pod górę. Bo to tak zawsze się ludzie ustawiają, aby z głębokiego rzucać na płytkie. A ja właśnie uważam, że to ustawienie odwrotne, czyli z płytkiego rzucamy na głębokie i wciągamy pod górę, to jest taki bardziej naturalny ruch przynęty, bo właśnie zazwyczaj w tą stronę, na płytką wodę, do brzegu ucieka atakowana drobnica. Więc no wiadomo, że wędkarze łowiący z łódki mają tam zawsze jakąś przewagę nad wędkarzami łowiącego z brzegu, ale tak naprawdę to ci wędkarze łowiący z brzegu też mają dużą szansę, bo przez to, że stoją na brzegu i zazwyczaj z głębokiego ciągną na płytkie, to zwiększa im szansę. No takie moje wywody dzisiejsze, poranne. Ogólnie nie spodziewam się tak specjalnie tego natłoku szczupaków, tak jak tu jest w tytule, ponieważ jest to woda gminna i raczej drapieżnikiem nikt jej nie zarybia, przynajmniej nie słyszałem. Ale jak już się trafi szczupak, to podejrzewam, że będzie zacny. No i kiedyś były dużo konie. Były jeszcze parę sezonów temu. Ale z tego co wiem, to je trochę zjedli. No cóż, okoń smaczny. Dziwne. To zrobisz, jak nic nie zrobisz. O, tu kiedyś były niezliczone ilości okoni. W tym miejscu się pod tą wierzbą stawało i się łomotało na wiróweczki. Szczupaczki też były, bo tu też jest jakiś kancik. Jest wyjście z platu. O, było zaprykotanie. Podejrzewam o konia. Albo karpia, bo ostatnio to modne te karpie są. Też pamiętajcie o tym, że jak jest taka piękna pogoda, to wcale nie musicie być nad wodą jakoś super o świcie, bo co prawda te okienka żywieniowe u ryb są teraz krótkie, ale potrafią być o tej porze bardzo łapczywe i bardzo często właśnie jest tak, że najbardziej są aktywne, gdy ta woda się nagrzeje. Troszeczkę drobnicy sobie na te blaciki płytkie wyjdzie i właśnie gdzieś na kantach można szukać tych szczupaków czy okoni lub wręcz na tych płciznach. One sobie o tej porze roku buszują i nie ma co się przejmować, jak człowiek nad wodę zajedzie o jakiejś godzinie 10 czy 11, bo to właśnie może być ta najlepsza pora. No bo wtedy jest najcieplej w ciągu dnia. To też jest fajny kancik, 2 metry od brzegu, tak może trochę więcej, nie 2, tylko tak 4-5 metrów od brzegu jest fajny kant. Kiedyś tutaj wydobywano glinę i ta woda była no, głęboka bardzo w niektórych miejscach, podobno były zalane sztolnie. No, to teraz na pewno jest dużo, dużo płyceń, bo to wszystko się zamuliło, ale pamiętam właśnie, że to był ten kant, bo za tym kantem te szczupaczki stały, na przykład po tym jak miejscowi wędkarze nawrzucali ich z innych zbiorników, bo tu zazwyczaj zarybienia to była taka inicjatywa społeczna. Te ryby się zwoziło z różnych miejsc Warszawy. No i te szczupaczki sobie właśnie tutaj na tych kancikach stały i czasami fajnie się je dało łowić. No i wiem to też z tego powodu, że za mało lata nieraz się w tym bajorze kąpałem. Aby nie było jakiejś tam nudy, a jak to bywa nad warszawskimi bajorami, to jakichś specjalnych zwrotów akcji tu nie oczekuję, to wrzucę Wam trochę wędkarstwa spławikowego. Ale pewnie któryś z widzów i tak napisze, że nudy, no bo przecież to niektórych wszystko już nudzi. Jeden z widzów napisał mi, że takie łowienie jest nudne i przereklamowane. Nie wiem, co tam, drogi widzu, sobie łowisz ogólnie u siebie, ale ja mógłbym się nudzić właściwie tak codziennie i bym specjalnie nie narzekał, już nie mówiąc o tym, że same ryby, same łowienie to łowienie. Ale teraz sobie pomyśl o tym, ile można zaobserwować w takiej rzece, która jest krystalicznie czysta. Jak te ryby reagują na przynęty. Jak te ryby reagują na przechodzącego człowieka.
jak odchodzą ze stanowisk, jak wracają na te stanowiska, to jest coś, czego być może nie zobaczy się nigdzie indziej na świecie. Przynajmniej ja czegoś takiego nie wiedziałem. Ktoś może napisać, o, bo to nie są te same gatunki, ale to są bardzo podobne ryby, które prawdopodobnie się zachowują identycznie. I wydaje mi się, że tutaj, obserwując to wszystko, bo dla mnie to jest najważniejsze, to się o tych rybach szlachetnych nauczyłem więcej niż przez te wszystkie otwarcia w Polsce, na których byłem, słuchając doświadczonych kolegów wędkarzy. No jednak takie doświadczenia są najważniejsze, no bo tego nie zobaczysz. Tego nie zobaczysz, a to jest mega ważne. Bo chyba, że się mylę, to mnie poprawcie, nie? Jest. No jest. Fajna ryba, mała ryba, duża, ale się fajnie spawiają teraz. O, lęk noga. No, trzeba się dzisiaj wyłowić, bo to już ostatni dzień. Jak to mówią, trzeba korzystać. Ładna rybka, ładna. Nie podchodzę w ogóle do brzegu, bo one przy samym brzegu stoją, to nie ma co ich tam płoszyć specjalnie. Jest taka wielka. Jest. Ale byki same tu są. Żadnych małych. Ale... Za parę dni wszystkie je szlak trafi. Smutne to trochę, ale tak to działa w tym przypadku. Zawsze wycierają się mi to. Ja wiem, że już się tak w te łososie zapatrzyliście, zaraz wam wrzucę jakiś kolejny hol, ale tylko chciałem wam tak jeszcze zwrócić uwagę na to, że o tej porze roku wcale nie musicie się bać jakiejś płytkiej wody. No wiadomo, że szczupaki, sandacze już potrafią też przebywać na zimowiskach, na takich bardziej głębokich partiach wody, ale nawet do końca listopada łowi się duże szczupaki, na przykład w trzcinowiskach one sobie siedzą, sandacze na jakichś wyjściach właśnie na płycizny, więc to, że łowicie z brzegu, to naprawdę nie potrafi być problem. Jest! O, ale krowa! Oj, to krowa! A jeszcze jedna nie odpłynęła, już drugą choruje, niesamowite! Ale krowa! Uhuhu. Ta większa. No, próbuję się dalej trzeć, chyba. Wiem, że to niektórych boli, bo czytam komentarze, że łowimy te ryby na tarlisku, ale tak jak już pisałem jedną odpowiedź w tym roku,
do tej rzeki weszło ponad 2 miliony sztuk tych łososi. No i to ichtiolodzy określają, czy można je łowić już w tym momencie, czy nie. No i że można, no to łowimy. Nie wiem, w czym problem. Ale ta ogromna, ale wielka, zobaczcie. Szepion. Kawał klucza. To oczywiście siokaczka. To oczywiście żadne wędkarstwo spławikowe. Tak się po prostu w Kanadzie łowi łososie na spinning, bo po prostu jest to dozwolone. No dobrze, że u nas nie jest dozwolone, może, bo chyba by wszystkie już trocie i łososie wyginęły w naszych rzekach. To co? Następny hol? Proszę bardzo. Ale jest. Jest. Ale dalekie branie. I faktycznie ktoś fajnie zwrócił na poprzednim filmie uwagę, że tutaj w ogóle nie ma śmieci żadnych, żadnych pudełek, żadnych jakichś pierdół. A co ważne, tu się naprawdę, tu się tłumy wędkarzy przewalają. Cały czas kursują łodzie, co prawda nie jest tak jak w Polsce, że ci się zaraz na łeb wszyscy ustawiają. Tylko jak widzą, że ktoś jest, sobie płyną dalej, ale tu wszędzie na brzegach są wędkarze i łowią. Nie ma śmieci, wszystko jest pozabierane. My też o to dbamy oczywiście, aby wszystko zabierać. Bo jako Polacy nie możemy sobie wiochy robić, co nie? Tyle. O, bardzo dobrze. Dobrze, znowu będą mi pisać w komentarzach, że jestem już za leniwy, aby ryby wyczepiać. No ale to tak. No może, no może. Ciekawe, widzowie, co by było, jakby taka rzeka w Polsce sobie płynęła. Taka wielka, kilka milionów ryb sobie wchodzi, natarło. I kto by sobie pierwszy poradził z tymi rybami? Wędkarze? Polski Związek Wędkarski? Kłusownicy? Rybacy? Ścieki do rzeki? Piaskarki? Złote algi? Jak myślicie? Ciekawe, kto pierwszy? A, pewnie tą. Zaporę we Włocławku by nam postawili od razu na takiej rzece. Przecież po co ryby mają swobodnie pływać? Kurde, no po co te nerwy? Ej. Tak dotknął tej gumki ten patyczek, a się człowiek spocił. O, ogonek się podmiął. Ajaj, ja pierdolę, ale walą dzisiaj, to jest kurczę niesamowite. Strasznie dzisiaj są drapieżne, ale już widziałem pierwsze ryby takie pływające. No już widać, że płetwy grzbietowe im gniły. No potem jak one pływają, to po prostu no, one się rozpadają jeszcze za życia. To jest w ogóle okropnie to wygląda. Takie zombiaki rozlatujące się, straszne kurde. Jakie te słodka woda truje, co? Bo te nasze rodzime rybki to się tam 2, 3, 4 razy pewnie wycierają podczas życia, może mniej. A te ni cholery. Ale się nasiedziały. Kurczę, uważam, że taki przeciętny polski wędkarz to nie powinien takich rzeczy w ogóle oglądać. Bo to przecież, kurczę, po powrocie do kraju to jest depresja. Powiem wam, ja jutro wracam i już jestem tak zdołowany, że to się w głowie nie jest. Po prostu się żyć odechciewa. Kurna, że człowiek znowu będzie po nocy, w tym zimie, z jakimś ostatnim wiślanym sandaczem pływał i go próbował polować. Jakieś takie biedne, ostatnie ryby, ostatnie stada. Kurde, Wisła, no w Wiśle też kiedyś przecież mieliśmy trocie,
łososie, jesiotry, no ale to żeśmy sobie poprawili. No z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że nigdy nie będzie w Polsce tak jak w Kanadzie, no bo Kanada to jest obszarowo jeden z największych państw na świecie, a tu prawie nikt nie mieszka, moi drodzy, tu prawie nie ma zaludnienia, a w Polsce na odwrót, małe terytorium, cała masa ludzi, to się będzie zawsze jednak przekładać na to, jak będzie środowisko naturalne wyglądać, tak? No niestety. Nie wiem, widzowie, czy pamiętacie, no może starsi widzowie, tacy w moim wieku, ale kiedyś te Bajorka były strasznie zarośnięte, to była cała masa zielska, tutaj była cała masa moczarki kanadyjskiej i pasły się w tym zielsku i tarły całe masy linów. Tu się strasznie dużo tych linów łowiło. Teraz tego zielska nie ma. O, zobaczcie, normalnie szron jest na tym. No fajnie jest szpakowo. Tak, było strasznie dużo zielska i było dużo linów. I nagle to zielsko z dnia na dzień znikło. Mi się wydaje, że po prostu zastosowano tu jakąś bardzo ciężką chemię. I chyba się ją stosuje do dziś, no bo inaczej by ta woda zarosła. Jak myślicie? Wiecie coś o tym? Sobie obserwując te całe stado tutaj, a tych ryb naprawdę są setki, widać je, to kurczę, to z jaką częstotliwością one reagują na tą przynętę. I to nie jest tak, że ona do tej przynęty podpłynie. Nie. To tą przynętą to trzeba jej wpłynąć w ryja i ona może łaskawie tego ryja na sekundkę otworzy i chapnie. I to też nie za każdym razem. To musi przyjść chwila na to, odpowiednia. Tak sobie myślę, kurczę, to, że ja złowiłem 3 ryby na rozpoczęciu w Polsce w tym roku, to ja powinienem w totka grać. Non stop. To jest taki fart, że się w głowie nie mieści przy ilości tych ryb, jakie u nas w rzekach są. No. Tak. W ogóle jak się człowiek zastanawia, co jest sens jeździć jeszcze w ogóle na te trocie, polować na te ryby, kurde. No to takie wędkarstwo, same uroki. W Polsce to trzeba być cierpliwym, bo to sport dla cierpliwych jest. No nie dla narwańców. W Kanadzie byłem z firmą Fishing Tour. Z tą firmą zresztą współpracuję już od kilku ładnych lat. Jeździmy sobie razem właściwie po całej Europie. Polecam każdemu potencjalnemu obieży światowi z wędką. Możecie sobie pojechać do Szwecji, do Norwegii, właśnie do Kanady, do Hiszpanii. Linka do firmy Fishing Tour zostawiam Wam w opisie. Jak macie ochotę, sobie zerknijcie, co tam ciekawego jest w ofercie. A jak wiadomo, podróże kształcą, a wędkarskie kształcą 3 razy. No tutaj to w ogóle nie planowałem łowić, tak zwany zagaj. Tak się przynajmniej na to kiedyś mówiło. Gdzie złowiłeś tego konia? Na zagaju. Czyli to właśnie tutaj. Nie pamiętam właśnie skąd ta nazwa pochodzi i skąd się wzięła. Ale tak to wygląda. Też kiedyś tam w rogu, tam leżała taka szpula po kablach i przy tej szpuli łowiłem piękne liny. Ale kiedy to było? I teraz, wiedząc, że nawet przy tej metodzie sprawikowej większości brań w ogóle nie widać, no bo ich nie widać, no bo obserwowałem po prostu, jak te ryby się zachowują. Naprawdę niektóre te brania są tak delikatne, że to nawet sprawik nie drgnie, tak? To teraz pomyślcie sobie, jeśli chodzicie nad tymi trociowymi rzekami, polujecie na trocie, na łososie, to ile macie brań na przynęty spinningowe, których nie zatniecie, bo tam będziecie myśleli, że to trawka, trzcinka, kamyczek, pierdnięcie, puknięcie. No mi kiedyś kolega opowiadał, jak łowi trocie na drwęcy, że łowi gumą i obserwuje plecionkę.
i łowi na takim balonie, identycznie jak przy sandaczach. I mówi, dotknięcia to są właściwie dotknięcia. I to, słuchajcie, to jest racja. To jest racja. Tak na zdrowy chłopski rozum najlepiej. A tym trocie to byłoby nie jeździć, bo szansa na ich złowienie jest tak mała. No ale z drugiej strony, no co na tego pierwszego robić? Co, siedzieć w domu, kaca leczyć po imprezie sylwestrowej? Różni ludzie różnie czas spędzają, jak to się mówi. No ja akurat do tych nie należę, którzy lubią w ten sposób marnować czas i przepuszczać życie przez palce, jak to się mówi. Piękna jest. Dobra, idę na chwilę sobie odpocząć na tak zwanym zającu. O, zobaczcie, to jest zając, taka miejscówka. A zając nazywa się, znaczy tak żeśmy na to mówili, że to się siedziało na zającu, albo spotkajmy się na zającu. Bo tam na górce, daleko, daleko, zaraz wam to przybliżę. O! Widzicie te drzewa? Jak na nich są liście, to one przypominają takiego siedzącego zająca. O, i stąd był zając. Widzicie, tu ma uszy, o, tu. No i siedzieliśmy sobie tak na tym zającu, jako nastolatki, i tak szukaliśmy sposobów, aby, jak to mówią, się rozerwać i zabić czas. No w ogóle się bardzo dużo czasu wolnego spędzało na świeżym powietrzu. W ogóle nawet takie małe dzieciaki były bardziej aktywne, wszędzie ich było pełno. No ja wiem, że teraz mamy problemy demograficzne, ale to, nawet moje dziecko to cały czas siedzi w domu i właściwie przy komputerze. A kiedyś to, mówię, ten czas się spędzało całkowicie inaczej. No i człowiek musiał sobie sam znaleźć jakieś zajęcie, co by mu się nie nudziło. No teraz wiele matek jakby usłyszało, co my żeśmy wyrabiali, jak tam mieliśmy 10 czy 11 lat, to by się za głowę złapało, bo teraz dzieciaki się tak trzyma bardziej pod kloszem, mam takie wrażenie. Jest. Oj, widzowie, widzicie, każda rybka cieszy, każda rybka cieszy. Każda rybka to emocje i fantastyczne wspomnienia. Każda rybka cieszy. Jeszcze wam powiem ogólnie, że no tak. Tak tłumaczyłem, że te brania są takie delikatne i że ich prawie nie czuć i że tutaj tyle nas tych brań omija, jeśli chodzi o łowienie tych ryb w Polsce. No tak pewnie jest, ale tutaj też są takie momenty, że one w ogóle się nie szczypią. Nie ma tu żadnej finezji. Jest strzał i zeżarte, więc tu też nie ma co popadać w jakąś paranoję, no jednak jakoś te ryby łowi, tak? Na tych otwarciach, czy tam w sezonie. No i tyle tego, moi drodzy. 8:45. Trzeba zawijać się do domu. Kurde, no czuję taki lekki niedosyt, bo połaziłbym tu jeszcze 2-3 godzinki. Myślę, że na pewno by się udało coś tu capnąć. No i trzeba jechać do roboty. No jeszcze niecały miesiąc został. Myślę, że jak do końca listopada zadziora zamkniemy stacjonarkę, no to wtedy będę miał już od grudnia dużo czasu więcej na ryby. Może właśnie wisełka, łódeczka. No ale to dopiero w grudniu. Mam nadzieję, że nie zamarznie do tej pory. A to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. A ktoś jest nowy, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ajajaj, no gdzie coś. No napiszę, które następne bajoro zrobić warszawskie, które odwiedzić. Albo może właśnie jakaś taka nocna wyprawa. Wieczorową porą, po robocie. Na jakiegoś może sandaczyka. Ale też na krótki wypad, 3-4 godziny. Piszcie w komentarzach. No i teraz już naprawdę się żegnam. Nara.